To był dla mnie moment zwrotny. Bardzo mocno poczułam, że idealny moment w życiu nigdy nie nastąpi. Że życie mamy jedno i że jest bardziej kruche, niż nam się wydaje. Że jeżeli chcę zrealizować swoje marzenia, to potrzebuję uruchomić sprawczość i działać. Dorosłe życie jest pełne kiedyśów. Kiedyś zmienię pracę, kiedyś znajdę czas na odpoczynek, kiedyś założę rodzinę, kiedyś spełnię moje marzenia. I oczywiście na te wszystkie kiedysie przyjdzie czas, kiedy już zajmiemy się tymi wszystkimi dorosłymi obowiązkami i odpowiedzialnościami. Bo tak trzeba, bo przecież co sobie ludzie pomyślą. Tak samo myślała bohaterka dzisiejszego odcinka i przez wiele lat odkładała swoje marzenia na półkę. Aż do momentu pewnego spotkania. Kamila Pępiak-Kowalska, edukatorka, trenerka biznesu, akredytowana coachini, autorka książki Jęcink, powiedz dość i zacznij czerpać z optymizmu, a także partnerka i trenerka badania Freeze, opowie Ci dziś, dlaczego nie trzeba wybierać pomiędzy dorosłą odpowiedzialnością a spełnianiem własnych marzeń. W tym podcaście usłyszysz prawdziwe historie z życia ciekawych osób, które opowiedzą Ci o tym, jak odnalazły swoją drogę w życiowym labiryncie. A wszystko po to, by pomóc nam poznać i zrozumieć samych siebie, wpuścić do naszego życia trochę słońca i znaleźć energię do działania. W sam raz, na lepszy dzień. Ja nazywam się Bartek Olejniczak i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Pozytywny Miesiąc. Posłuchaj. Od dzieciństwa czułam się obywatelem świata. Chciałam podróżować, mieszkać w różnych krajach, mówić wieloma językami, smakować nieznanymi kultury, poznawać ludzi z całkowicie odmiennym bagażem życiowym niż ja. Zaczęłam jeździć jako turystka. Udało mi się zrealizować marzenie o skończeniu studiów w Wielkiej Brytanii i o au pair w Hiszpanii. A potem przyszła tak zwana dorosłość. A ja nadal marzyłam i nie potrafiłam pogodzić się z tym, że mój szalony plan życia w różnych krajach, według narracji innych dorosłych, należy już do przeszłości. Jest pieśnią tęsknoty za młodością. Że teraz przyszła kolejna odpowiedzialność na dojrzałość. Nigdy nie chciałam, żeby odsuwać od siebie ani dojrzałość i odpowiedzialność, ani marzeń o podróżowaniu przez wchodzenie głęboko w tkankę nowych miejsc. Szukałam rozwiązania, które jest dalekie od albo-albo, żebym nie musiała wybierać. Szukałam połączenia tych światów. Z jednej strony dorosłej odpowiedzialności, z drugiej dziecięcych marzeń. Wtedy zaczęłam planowanie podróży, która miałaby odbyć się kiedyś, w jakimś nie wiadomo jakim określonym czasie kiedyś. Podróży, która miałaby polegać na mieszkaniu w różnych miejscach, które są uznane za szczęśliwe. Według różnych rankingów, według rankingów Blue Zones, według rankingów ekonomicznych, różnych różniastych. Podróży, które uwzględniałyby asymilację z tambylcami, czyli naukę języka, mieszkanie w dzielnicach nieturystycznych, życie rytmem życia autochtonów. Przez przynajmniej kilka tygodni w każdym z tych miejsc. Podróż wtedy, jeszcze ładnych parę lat temu, nazwałam sobie roboczo Happy Trip i miała odbyć się na podstawie bardzo przemyślanych Exceli, przeanalizowanych, ale kiedyś. Kiedy rola mamy będzie według przykazań kulturowych wypełniona, kiedy praca mi na to pozwoli, kiedy będzie właściwa poduszka finansowa, kiedy będzie idealnie dookoła, kiedy będzie spokojnie, bezpiecznie, to ja wtedy pojadę w tą moją wymarzoną podróż. Do kiedy nie poznałam Michała Worocha w marcu 2023 roku, ta podróż miała być kiedyś. Poznałam Michała. Przeczytałam jego książkę, krok po kroku. Posłuchałam jego historii o podróży przez obie Ameryki, o podróży do Indii, o planach o podróży na Australię, a potem o jego rdzeniowym zaniku mięśni. I zobaczyłam wspaniałego człowieka, który nie czeka na idealny moment w życiu, który te idealne momenty sam aktywnie tworzy, który tworzy te momenty tak samo, jak konstruuje swoje wózki inwalidzkie, które nadają się do pokonywania Himalajów, który tworzy Defendera, którym przejechał obydwie Ameryki z Maciejem i z ich niepełnosprawnościami. To był dla mnie moment zwrotny. Bardzo mocno poczułam, że idealny moment w życiu nigdy nie nastąpi. Że życie mamy jedno i że jest bardziej kruche, niż nam się wydaje. Że jeżeli chcę zrealizować swoje marzenia, to potrzebuję uruchomić sprawczość i działać. Potrzebuję skrupulatnie planować i działać. Potrzebuję zaryzykować i działać.
Dziś to coś, co dla wielu wydaje się pozytywnym spontanem, bo może z zewnątrz tak wyglądać, coś co robię, jest moją rzeczywistością od 30 września 2023 roku. We właściwym czasie moi klienci dostali ode mnie informację, że przechodzę na tryb w pełni zdalny. I miałam w sobie duże obawy, że to będzie koniec naszej współpracy. Ale miałam obawy o ciągłość zleceń. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. I na ten moment w kalendarzu mam już zapisane zlecenia na programy rozwojowe nawet na 2025 rok. Skrupulatnie przygotowywałam swój system, swoją rodzinę, swoich przyjaciół, siebie, fizycznie, mentalnie, organizacyjnie, przez wiele miesięcy. I jestem ogromnie szczęśliwa, mogąc teraz aktywnie podglądać szczęście szczęśliwych mieszkańców krajów uznawanych za szczęśliwe, mieszkając z nimi na ich osiedlach, robiąc zakupy w lokalnych sklepach, korzystając z publicznego transportu, ucząc się ich języka. To dopiero początek mojej przygody, ale cieszę się, że spotkałam na mojej drodze Michała Worocha, który był dla mnie brakującym puzzlem w mojej układance. Z planu, który miał być na kiedyś, dzięki Michałowi, plan stał się rzeczywistością na teraz. Michała, który właśnie w tym momencie zaczyna podbijać Australię. I nie czeka na idealne warunki, bo wie, że zdrowie, czas, to nie będzie nigdy idealne. To się samo nie zrobi, że pieniądze, które są potrzebne na te wyprawy, one się same nie zorganizują. Ale korzysta i realizuje swoje marzenia, dlatego że je ma, że postanowił czerpać z życia całymi garściami, że wie, że w temacie naszego zdrowia czy naszego czasu na tej ziemi nic nie można traktować za pewnik. I tobie, i sobie, i Michałowi, wszystkim nam życzę tej odwagi do sięgania po marzenia, nie czekania na idealny moment, bo gwarantuję tobie, mi i sobie i każdemu z nas, że ten idealny moment nigdy nie nastąpi, że trzeba i że warto go sobie aktywnie tworzyć. To wymaga sporej pracy, bywa, że frustracji, jakiegoś Excela, przygotowań, planu, wielu rozmów, ale warto. Warto sięgać po marzenia, które z zewnątrz czasami mogą się wydawać totalną abstrakcją dla innych, ale one nie są po to, żeby one usatysfakcjonowały innych. Nasze marzenia, odwaga po sięganie po nie, to nasze życie. Dzisiaj pozdrawiam z ptasiej Holandii, nie wiem czy słychać w tle poranne ptaki, które budzą mnie co rano. Pozdrawiam z Holandii, która jest jednym z krajów, które odwiedzam. Przede mną kolejne, za mną już Islandia. I trzymam kciuki za pozytywne realizowanie marzeń każdego z nas. I za to, żebyśmy pamiętali, żeby siebie, cały swój system do tego przygotować. I że po drodze mają prawo być w turbulencje. Ale naprawdę warto. Bycie dorosłym wcale nie oznacza, że musimy porzucać nasze plany. Kamila, idąc za przykładem Michała Worocha, udowadnia nam wszystkim, że aby spełniać swoje marzenia, nie trzeba wcale rzucać się na głęboką wodę i stawiać wszystkiego na jedną kartę. Bo to, co sprawia, że marzenia stają się rzeczywistością, to planowanie i odwaga, by zacząć działać. Jeśli więc chcesz coś zmienić w swoim życiu, to zamiast odkładać to na wieczne jutro, zaplanuj to i krok za krokiem, z determinacją, zacznij podążać za swoimi marzeniami. Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.